Czy masz świadomość? Propaganda socjologiczna jest o wiele trudniejsza do uchwycenia niż propaganda polityczna i rzadziej dyskutowana. Jacques Ellul, Propaganda. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Mateusz Niedź, historyk doktryn politycznych i praktyk, profesor Akademii Ignacjanum w Krakowie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Propaganda i o Jacques Ellul. Proszę wyjaśnić nam, na czym polega paradoks Ellula i na czym polega jego aktualność? Zadaje mi Pan bardzo trudne pytania, na czym polega paradoks Ellula. Jak to krótko powiedzieć? Jacques Ellul, jeden z najwybitniejszych współczesnych socjologów francuskich, również praktyk, również prawnik, teolog, filozof, podjął się analizy współczesnego społeczeństwa demokratycznego, wysoko rozwiniętego cywilizacyjnie, czy wysoko rozwiniętego technicznie. Właściwie to, co jego najbardziej interesuje, to interesuje właśnie to społeczeństwo demokratyczne doby rozwiniętej cywilizacji. Na czym polega paradoks Ellula w literaturze tak określany? Jacques Ellul zadał sobie pytanie na temat kondycji współczesnego społeczeństwa. Doświadczenia XIX, ale przede wszystkim XX wieku, w którym żył, pokazywały, że to społeczeństwo podejmuje czasami bardzo różne i bardzo dziwne decyzje. Oczywiście mam tu na myśli decyzje związane z legalnym ustanowieniem systemu totalitarnego w Niemczech. Ale nie tylko. Dotyczy to również i innych rewolucji totalitarnych, które spotykały się z pewną akceptacją. Mamy już w literaturze pewne tłumaczenie tego zjawiska poprzez taką słynną pracę Ericha Fromma, Ucieczka od wolności. Prawda? I Ellul podejmuje podobny temat, tylko nie na gruncie filozofii, nie na gruncie szkoły francuskiej, nie na frankfurckiej, nie na gruncie psychoanalizy, tylko na gruncie socjologii. Chce zadać pytanie nie o człowieka, nie o kondycję jednostki, tak jak Hannah Arendt, tylko chce zadać pytanie o społeczeństwo jako en bloc. Prawda? I zauważa, że w demokracji występuje taki paradoks związany z wolnością. Z jednej strony akceptujemy, rozbudowujemy katalog wolności jednostki, głoszenia ich różnych poglądów, opinii, wyrażania na różne sposoby swoich ekspresji, swoich upodobań, a z drugiej strony godzimy się również na wolność niczym nieograniczonej rywalizacji politycznej. Wydaje nam się, że to nas zabezpieczy przed przemocą. Ale co się okazuje? Okazuje się, że ta wolność rywalizacji politycznej prowadzi do przemocy. Okazuje się, że korzystając z takiej instytucji, przywołam kategorię instytucji w znaczeniu takim socjologicznym, korzystając z instytucji propagandy, jesteśmy w stanie narzucić pewne sposoby myślenia, jesteśmy w stanie narzucić pewien system wartości, jesteśmy w stanie unieważnić poglądy wolnych jednostek w społeczeństwie czy wolnych obywateli w społeczeństwie demokratycznym. Oto jest paradoks, oto okazuje się, że my sami,
godzimy się na to. I na tym polegał jeszcze to przerażenie Elil, na to przerażenie wskazywał, prawda? Że my sami godzimy się na to, żeby tą naszą wolność unieważnić. Dlaczego? Dlatego, że to godzimy się na technologie propagandowe, prawda, które wywierają na nas presję, manipulują symbolami w sferze publicznej, manipulują emocjami, prawda, i de facto unieważniają wiele naszych poglądów. Zaczynamy mówić jednolicie, podobnie, homogenicznie, prawda? I ta uniformizacja, taka charakterystyczna dla totalitaryzmu, jego przeraża, ale jeżeli jesteśmy sobie w stanie to wytłumaczyć w społeczeństwie autorytarnym, prawda, bo powiemy przemoc, ktoś narzucił, to mamy problem z wytłumaczeniem tego w społeczeństwie demokratycznym, prawda. I tutaj to w literaturze określamy mianem paradoksu Elila, prawda? No właśnie, czyli ja tu się wtrącę, rozumiem, że to społeczeństwo demokratyczne z wysoko zaawansowaną technologią, Elil badał to społeczeństwo, czy przykładem takiego społeczeństwa, które obserwował, było społeczeństwo amerykańskie, tak? Tak, no między innymi społeczeństwo amerykańskie, ono jest dla Elila bardzo ciekawe, no bo ono jest szczególnym przypadkiem z punktu widzenia socjologii. Zresztą socjologia francuska ma dużą tradycję w badaniu społeczeństwa amerykańskiego, począwszy od Alexisa de Tocqueville, prawda, który napisał jedną z najlepszych książek socjologicznych, prawda, oczywiście też i filozoficznych, no, książka wyśmienita o Ameryce. Natomiast dlaczego dla niego tym wyzwaniem jest społeczeństwo amerykańskie? No bo to jest stygiel kulturowy, tak? To nawet tego nie trzeba uzasadniać. Przeciętny uczeń w szkole już podstawowej wie, że Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, bo tak powinniśmy powiedzieć, prawda, nie przepisywać Ameryki do całego kontynentu, tylko do tego przypadku anglosaskiego. To jest stygiel i zarówno rasowy, jak i religijny, kulturowy. I co się okazuje? Okazuje się, że amerykański styl życia zostaje bardzo łatwo przyjęty przez wszystkich, prawda? W pierwszym pokoleniu, a już w drugim właściwie mieszkańcy społeczeństwa amerykańskie bardzo się do siebie upodabnia i zostawia te wszystkie swoje tradycje rodzinne, może w mniejszym stopniu rodzinne, ale te tradycje, to co Elila interesuje, bo Elil jest socjologiem, prawda? Więc zostawia te całe tradycje związane z uwarunkowaniami społecznymi, prawda? Religijne, tradycje kulturowe. Zostawia całe doświadczenie z tych swoich społeczeństw. Oczywiście również tu mamy tygiel rasowy, prawda? Zostawia to wszystko i przyjmuje ten amerykański sposób życia, prawda? On się staje dla nich wyznacznikiem. A jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że on to zostawia, ludzie to zostawiają i się upodabniają do siebie, jest urawniołka, mówiąc. Tak, mówiąc takim europejsko-wschodnim językiem, prawda? Tak. Jeżeli tak możemy powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, to Elila zastanowiło i zaczął on to badać. I sformułował taką koncepcję propagandy socjologicznej, bo stwierdził, że o ile o propagandzie politycznej i o jego zagrożeniach związanych z propagandą polityczną możemy dużo powiedzieć, powstało wiele prac, prawda, cały czas nas ostrzegają przed nią, prawda, szczególnie w latach 40., 50. to zagrożenie jest bardzo eksponowane ze względu na te sukcesy propagandowe, czy to totalitarnych Niemiec, czy totalitarnego Związku Radzieckiego, bo Elil i zarówno jednych, jak i drugich tutaj opisuje. To jego zdaniem zagrożenie dla propagandy w państwie demokratycznym jest w mniejszym stopniu eksponowane, prawda? I zaczął, stąd podjął ten temat. Jego interesuje i Stany Zjednoczone, i po części go interesuje Francja.
w części również oczywiście i Europa Zachodnia, ale Elil tutaj skupia swoją uwagę na Stanach Zjednoczonych i na Francji. Dlaczego Stany Zjednoczone? To już w części wytłumaczyłem, dobre pole obserwacji. A panie profesorze, bo to ja spytam, bo ta książka Propaganda Lila była pisana, została wydana w 1962 roku. Pan ją przypomina w swoim artykule, który jest dostępny w sieci, Demokracja masowa między wolnością a przemocą słowa, paradoks Lila. Jak pan myśli, dlaczego warto to dzisiaj rozmawiać o tej książce? No właśnie chyba ze względu na tą propagandę socjologiczną, ale nie tylko, bo zawsze warto przeczytać, zawsze warto uświadomić sobie te zagrożenia związane, a szczególnie w demokracji, związane z oddziaływaniem na nas rywalizacji politycznej i tych kanałów, prawda, różnego rodzaju wpływu, wywierania na nas wpływu, prawda? W tym sensie, mimo że ono nie opisuje społeczeństwa doby internetu, to opisuje społeczeństwo doby środków masowego komunikowania. I oczywiście. A jakby dzisiaj pan mógł wskazać jakieś przykłady tej propagandy socjologicznej, tak żeby słuchacze mogli wyobrazić sobie, czego ona dotyczy dzisiaj? Elit bardzo ciekawie opisuje tą propagandę socjologiczną i wskazuje na, no nie tylko na takie przykłady kulturowe, ale on wskazuje nie tylko na pewne idee polityczne, prawda, które są, ale przecież na przykład wskazuje na to, że lodówka może być takim przykładem propagandy socjologicznej, kiedy się okazuje, że wrzucamy tam przetworzoną żywność i przygotowujemy swoje posiłki w określony sposób, prawda? Tym przykładem może być sposób spędzania czasu. Tym przykładem może być to, co w latach 60. było i to, co dzisiaj jest taką powszechnością, prawda? Spędzanie wakacji, prawda? Wyjazd, czyli te różne sposoby funkcjonowania, dla niego propaganda socjologiczna, on ją analizuje z punktu widzenia masowych zachowań społecznych, prawda? Z takiego życia naszego codziennego. I zauważa, że propaganda troszeczkę wpada w takie, bym powiedział, meandry, ale zauważa, że sukcesy państwa, głównie ekonomiczne, ale również i społeczne, powodują, że społeczeństwo samo indoktrynuje się, samo poddane jest poddane jest pewnego typu oddziaływaniu, w którym nawet nie gdzieś z zewnątrz ktoś przenosi te wartości, tylko my sami przenosimy je, naśladując innych, prawda? Przyjmując te wzory zachowań społecznych, prawda? Na przykład spędzanie wolnego czasu wieczorem, wyjście do McDonalda, już takie, nie chcę tego, bo nie chciałbym strywializować tego, bo dla niego to nie problem tego McDonalda oczywiście jest, ale chodzi mi o to, że ten styl życia staje się atrakcyjny, popularny, i poprzez ten styl życia przenoszone są pewne wartości, pewne kulturowe wzorce, pewne sposoby funkcjonowania, które on nazywa propagandą socjologiczną. Prawda? Socjologia zajmuje się zachowaniami społecznymi, dużych grup społecznych. Prawda? W tym sensie tutaj mówimy. Czyli jeżeli jesteśmy poddani tej propagandzie socjologicznej, o której pan wspomniał, na którą zwraca Elil, odpowiednio mocno jesteśmy jej poddani, to później łatwiej działa propaganda polityczna, tak? Czy ja to dobrze rozumiem? Tak, tak. On dostrzega tu taki dialektyczny związek. Dzisiaj my odrzucamy takie proste dialektyczne wytrychy w tłumaczeniach, ale tak,
Jeżeli państwo ma sukcesy, my z tymi sukcesami żyjemy, prawda, to wzmacniamy nasze oceny i przyjmujemy te rozwiązania, prawda? To dzisiaj dobrze widać. My chcemy jechać do hipermarketu, chcemy tam w określony sposób sobie spacerować, robić zakupy. No, to by się wpisywało w tą propagandę socjologiczną, którą my, i tutaj dla Elida było, jest istotne, że ona nie jest prowadzona przez jakieś partie, ośrodki, tylko ona jest prowadzona, nazwijmy to w cudzysłowie, przez państwo, a de facto ona jest prowadzona przez nas samych, prawda? My sobie nawet tego nie uświadamiamy, jesteśmy sami nośnikami tych propagandowych tekstów, tak to nazwijmy, tych propagandowych przekazów, prawda? W tym sensie każdy z nas, przyjmując określony styl życia, który się pojawia w cywilizacji, staje się nośnikiem propagandowym. Społeczeństwo samo się indoktrynuje, jeżeli to jest dobre określenie. No tak, ale przecież to oddziaływanie na nasz styl życia z czegoś się bierze. No ja rozumiem, że ludzie później, jak już są w tym, przyjmują taki, a nie inny styl życia, nie wiem, polegający na przykład na tym, że idą w weekend czy wolne chwile spędzają na spacerach w galerii, o których pan wspomniał, zamiast na pójść do lasu czy do parku z dziećmi, to spacerują z tymi dziećmi po w budynkach centrów handlowych, no ale oni z czegoś przyjmują tą postawę. Co na nich takiego oddziaływuje, że oni taką postawę kultywują i ją później, tak jak pan powiedział, rozumiem, szerzą swoim przykładem. Z czego to się bierze? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To się bierze z dowartościowania obywatela w demokracji, można powiedzieć, tak? To się bierze z tej relacji elita-masy, ale ja odpowiem panu na to pytanie za chwilę, tylko chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo może to tak nie zabrzmiało. Oczywiście mamy pewne sposoby zachowania charakterystyczne i jego interesują te sposoby jako nośniki propagandowe w tym sensie, tak? To nie jest tak, że on, te wzorce kulturowe, prawda, on na to zwraca uwagę, ale jego przede wszystkim, i on to dostrzega, tak, i tu się zgadzamy, no zawsze tak było w cywilizacji, ale jego pytanie jest troszkę jak gdyby inne, ono zmierza do tego, no człowiek jest wolny, ma swoje, powinien wypracowywać swoje sposoby funkcjonowania, ale je odrzuca, prawda, i poddaje się tej presji, poddaje się oddziaływaniu społeczeństwa, prawda? I tu dla niego jest pewien problem, prawda? Że on się pyta, no w takim razie, gdzie jest ta wolność jednostki, prawda? My mówimy, że jesteśmy wolni, a jednocześnie okazuje się, że robimy to samo, co wszyscy, prawda? I proszę zwrócić uwagę, dzisiaj byśmy się spytali przeciętnego Kowalskiego o to, jak on postępuje, to by uważał, że jest wolny, a jednocześnie byśmy mogli go wpisać w całą taką uniformizację społeczeństwa. Oczywiście to jest stary spór o wspólnotę. Natomiast na pana pytanie, co powoduje? No, powoduje to, że społeczeństwo oczekuje generalnie, tak, w systemach arystokratycznych, czy w reżimach autorytarnych, monarchicznych, oczekuje od elit wypracowania pewnego sposobu funkcjonowania.
i przyjmuje te modele, prawda? Stara się ich naśladować. To pokazuje, to świetnie widać na przykładzie historycznym, prawda? Kiedy ktoś, nie wiem, zaczyna, powiedzmy, robić karierę, to upodabnia się do tej elity, prawda? Natomiast w systemie demokratycznym wydawałoby się, że powinniśmy być bardziej zróżnicowani, prawda? O to mu chodzi, żeby podtrzymywać te różnorodności, w których on dostrzega siłę. I to jest to pytanie. Skąd się bierze ta uniformizacja? Możemy odpowiadać, ale nie chciałbym wyjść poza odpowiedź Elila, bo Elil na to zwraca uwagę, na tą łatwość uniformizacji, i on się zadaje pytanie, jak to mogło nastąpić, i zauważa, że my sami staliśmy się tymi nośnikami. Jak sukces jest danego państwa, to im łatwiej jest tą propagandę socjologiczną prowadzić. To dotyczy Stanów i dotyczy Francji. To dotyczy takiego ogólnego pytania, prawda, o tą kondycję społeczeństwa. Jego nie interesuje tak naprawdę jednostka, tylko to społeczeństwo, ale społeczeństwo złożone z tych jednostek. No dobrze. Tutaj fragment, przeczytam teraz fragment pana artykułu. Zdaniem Elila propagandziści budują bardzo dokładnie przemyślane techniki, korzystając z wiedzy o człowieku, jego pragnieniach i potrzebach, o psychicznych mechanizmach oraz psychofizycznej kondycji. Współczesna propaganda korzysta z osiągnięć nauki, by z jak największą precyzją sformułować efektywne propagandowo propozycje. No, jakby to przenieść na dzień dzisiejszy? Jakieś przykłady, które faktycznie wskazują, że współcześni propagandziści z partii czy korporacji korzystają z intuicji i podpowiedzi autora propagandy. Ja nad tym się zastanawiałem, wie pan, i można by powiedzieć, a proszę wskazać, które przekazy nie korzystają z tych rzeczy, o których mówię. Tak. Można powiedzieć tak, są takie programy satyryczne, nie chcę tu przywoływać żadnego zimiennie, ale są programy satyryczne i w telewizji takie o polityce. I proszę zwrócić uwagę, kiedy pojawiają się takie autorskie, spontaniczne wypowiedzi, to one są przedmiotem, bym powiedział, no, naszej wspólnej uciechy, prawda? Były jakieś piosenki, które były używane czy stosowane w kampanii wyborczej i zostały poddane, czy jakieś takie niekonwencjonalne zachowania, prawda, przedstawiania scenki, one się od razu, no, wywołują, tak mówiąc ogólnie, wesołość, prawda? Dzisiaj to jest takie bym powiedział ABC, żeby pierw spytać się o to, kim jest nasz odbiorca, prawda? Żeby go dokładnie zdefiniować. Ale proszę zwrócić uwagę, przywołam, porozmawiamy, kiedy trwa turniej US Open tenisowy. Proszę zwrócić uwagę na reklamy, które się tam pojawiają. One są określane w literaturze tak zwane reklamy styl życia, prawda? One prezentują pewne styl życia, jak są prezentowane samochody, czy perfumy, czy turystyka. To jest to pokazywane w takim stylu życia. Czyli to najlepiej pokazuje, jak zostaje to, dokładnie zostajemy rozpoznani, prawda? Nie tylko jako jednostka, ale też jako jednostka w grupie, czy grupa, która jest, więc tutaj możemy podać. Niedawno jest jakiś taki projekt, pojawił się polityczny, żeby można było dzwonić gdzieś, prawda, i rozmawiać. Na co od razu dziennikarze zwrócili uwagę, że w ten sposób mamy taką dosyć łatwą i szybko bazę danych o naszych rozmówcach. Możemy ich zdefiniować, prawda? Czyli to targetowanie to stało się dzisiaj
elementem podstawowym. Skąd to się wzięło? Wzięło się z tego przełomu związanego z rewolucją marketingową, prawda? I ona została przyjęta, czyli te technologie propagandowe wysoko rozwiniętych społeczeństw, no przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale też i Europa nie jest od tego wolna, powodują to, że mamy te wszystkie, przyjmujemy różnego rodzaju rozwiązania oparte przede wszystkim na tym takim przeświadczeniu, które jest przez nas wszystkich akceptowane, że jeżeli do kogoś mówimy, to musimy wiedzieć, do kogo mówimy, prawda? Jest takie nawet powiedzenie, żeby nie mówić do muru, prawda? Mówić do rzeczy, czy gdzieś indziej. No więc to najlepiej pokazuje, że ten odbiorca przez nas musi być rozpoznany. To, co jest współcześnie, to, że jego rozpoznanie jest daleko idące. Prawda? I poddawane pewne presji. Te rozpoznanie nie jest po to, żebyśmy powiedzmy tylko sformułowali przekaz, ale też żebyśmy wywarli presję i w tym jest cały problem. Prawda? Czyli nie po to, żeby przenieść informacje czy propagować pewne treści, ale po to, żeby właśnie narzucać pewne, wywierać presję. I to jest zasadnicza różnica. No i ostatnie pytanie. Jak obywatele mogą stawiać dzisiaj opór propagandzie? Te podpowiedzi Lila były dosyć jasne, prawda? On no w jakimś sensie miał potem wpływ na to, co się dzieje na przykład dzisiaj we Francji, ale też to, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie on uważał, czy powszechnie się uważa, że debata polityczna, prawda? Czyli uczestniczenie, poznawanie różnych punktów widzenia. Odejście od reklam politycznych w telewizji. Proszę zwrócić uwagę, we Francji mamy odejście od reklam politycznych, od tego całego, od tych spotów wyborczych, telewizyjnych, które no, są takim klasycznym przykładem wywierania presji. Dlaczego, co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście edukacja, wykształcenie to jest następnie. Ja powiem inaczej. Nikt nie zwolni obywatela z pewnego wysiłku w demokracji i na to nie ma innej odpowiedzi. Nikt nie zwolni obywatela z takiego wysiłku, który polega na tym, że musi on poznać pewne mechanizmy rządzące życiem społecznym, życiem politycznym, życiem ekonomicznym, że musi mieć na ten temat wiedzę. Myślenie, że my możemy obywatelowi dać jakiś taki cudny eliksir, który spowoduje, że będzie inaczej, będzie mógł rozpoznawać, co jest prawdą, a co fałszem, jest błędnym przekonaniem od starożytności. Na to zwracał uwagę już Platon w słynnych swoich dziełach, prawda, cała myśl klasyczna. I powtarza Elil, informacja nie wystarczy, bo informacja musi być wpisana w pewną wiedzę, pewien sposób argumentacji, w pewien sposób wyjaśniania, tłumaczenia, prawda? To, co współczesność stawiła na pierwszym miejscu, czyli jak, prawda? Klasyczna nauka zadaje pytanie dlaczego i właśnie dlaczego to jest to zamienienie, to jest ta zamiana, prawda, którą powinniśmy podjąć współcześnie, prawda? Czyli Elil tutaj dawał kilka jeszcze takich recept, między innymi no, sięgnięcie po tej klasyczne prace, po te rozważania klasyczne, o nich dyskusja. Począwszy od szkoły podstawowej, to nas nie zwalnia. Wbrew pozorom uczniowie szkół podstawowych już mogą podejmować pewne rozważania filozoficzne. Oczywiście nie w takim języku naukowym filozofii, tylko przełożonym na tą edukację. Jeżeli prawa obywatelskie ma otrzymać osoba, która ma mieć 16 lat,
a zakładam, że nie po to, żeby była poddawana manipulacji, presji i przemocy symbolicznej, to ona musi mieć wiedzę, prawda? I to nas nie zwolni, i ją nie zwolni, prawda? Społeczeństwo nie może sobie pozwolić na to, żeby w takich ważnych dziedzinach życia kulturowego, polityki, no, wysiąść z tramwaju, powiedzieć, to nas nie interesuje, niech tam politycy sobie o tym rozważają. I w tym sensie rozważania Elila wpisują się w taki dłuższy nurt dyskusji o demokracji przedstawicielskiej, prawda? O roli obywatela, o roli propagandy, roli instytucji politycznych. No, to są ciekawe, zachęcam. Jest to w ogóle ciekawa postać. Żył w XX wieku, autor monumentalnych prac. Te dwie prace, o których tutaj wspomnieliśmy, i Propaganda, i Społeczeństwo technologiczne, to są prace fundamentalne. Też miał bardzo ciekawe prace na temat religii politycznej. Postać ciekawa, interesująca, zachęca. No właśnie, ale panie profesorze, bo to jeszcze faktycznie warto o tym powiedzieć. No te dwie prace, Propaganda i Społeczeństwo technologiczne, chociaż w francuskim wydaniu pan słusznie zwraca uwagę, no, był inny tytuł, czyli Technika stawką stulecia. Stawką stulecia, tak. Tak, one nigdy nie doczekały się tłumaczenia na język polski. Jak pan myśli, z czego to się bierze? To jest trudna odpowiedź. No, w PRL-u mieliśmy, znaczy w Polsce i Rzeczpospolitej Ludowej, ale tak popularnie mówiąc w PRL-u mieliśmy cenzurę. I dlaczego Elil przez tą cenzurę nie mógł przejść? No, mogę tylko domyślać się z różnych powodów. Brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii. Nie był aż wielkim tam zaangażowanym bojownikiem, ale pomagał Republice. Raczej po tej stronie, której później została źle przyjęta, prawda? On uważał się za anarchistę, miał takie poglądy anarchistyczne, może nie za anarchistę, ale takie anarchistyczne. Niektórzy wskazują, że był w poglądach blisko, w tej myśli blisko Proudhona. Może dlatego, że był krytyczny, a nawet bardzo krytyczny wobec Związku Radzieckiego. Porównywał Związek Radziecki z III Rzeszą. Zajmował się religią polityczną, jak to określał, czyli pokazywał system totalitarny jako tworzenie nowej religii, co oczywiście we Francji nie jest czymś nowym, bo ono od rewolucji francuskiej stale jest obecne, tego typu rozważania. Można podejrzewać, po prostu był dla władz niewygodny, stąd nie było jego tłumaczenia. Dlaczego nie ma teraz jego tłumaczenia? No właśnie. Teraz się nie podjęto? To nie wiem, trudno mi powiedzieć. Uważam, że na pewno jest to postać ciekawa i na pewno warta jest, żeby te prace, przynajmniej te dwie, przetłumaczyć. Ja przed naszym dzisiejszym spotkaniem sprawdzałem, jest jedna praca jego przetłumaczona, dotycząca religii. Ja powiem tylko tyle, że Elil napisał 57 książek i ponad 1000 artykułów. To po prostu jest dorobek niesamowity. Więc myślę, że tak. Myślę, że warto by było przetłumaczyć albo pewne fragmenty. Jest też w Ossolineum przetłumaczony fragment tej religii politycznej z takiej pracy, z książki, ale była to nadbitka kiedyś zastrzeżona, prawda? Trzeba było mieć specjalne pozwolenie, żeby z niej skorzystać. W latach 90. już nie, ale jakoś te prace Lila nie. Jak gdyby on był bardzo popularny w latach 60. i w momencie upadku, chyba swoje życie zakończył w 1994 roku, w momencie upadku komunizmu myśleliśmy, że wiele nas problemów nie będzie dotyczyć. I myśmy myśleliśmy, że jesteśmy w takim szczęśliwym czasie, kiedy mamy za sobą te wszystkie problemy, które mieli inni, bo sądziliśmy, że to jest kwestia komunizmu. Dzisiaj się okazuje, że to są bardziej złożone problemy.
komunizm odpowiadał na pewne, trzeba to też powiedzieć, odpowiadał na pewne zapotrzebowanie społeczne. Nie lubię tego określenia, ale, ale ono jakoś jest niecelne. Myślę na pewno, że warte te przestrogi Elila tutaj wspomnieć. Bo ja mam takie wrażenie jednak, że to, co czytam po polsku, bo faktycznie społeczeństwo technologiczne przynajmniej we fragmentach wyszło w takim tomie Państwowego Instytutu Wydawniczego w 1974 roku, takim tomie zbioru, antologii różnych tekstów o technologii. On nosi tytuł Technika, społeczeństwo. Polecam Państwu, czasami jest jeszcze do dostania gdzieś na Allegro. Z drugiej strony to, o czym Pan Profesor wspominał, książka Anarchia i chrześcijaństwo, wydana przez Bractwo Trójka, jedyna w całości faktycznie wydana książka, to też polecam, ona jest do dostania. Natomiast mam takie wrażenie, czytając to społeczeństwo technologiczne, że on tam po prostu bardzo proroczo przewidział mnóstwo rzeczy, których dzisiaj doświadczamy. I których nie chcemy, i porusza tematy na temat technologii, techniki, których no nie chcemy poruszać, bo one są naprawdę bardzo takie trudne. To znaczy on tam pokazuje, że technika właściwie no żyje swoim życiem i jest i będzie coraz bardziej niezależna od nas, a wręcz będziemy pod jej wpływem w coraz większym. I upłynęło tyle lat, tyle dekad, blisko ponad pół wieku i faktycznie to się zaczyna sprawdzać. Ale myślę, że o tej książce Społeczeństwo technologiczne być może, jeżeli pan profesor będzie chciał i będzie zainteresowany, to porozmawiamy w jakimś oddzielnym podcaście, a dzisiaj już w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan profesor Mateusz Niedź, historyk doktryn politycznych i praktyk, profesor Akademii Ignacjanum w Krakowie. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję panu bardzo i dziękuję słuchaczom przyszłym. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Zachęcam już w kolejny wtorek nowy odcinek audycji Czy masz świadomość w ramach podcastu Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!